Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Cześć na wtorek. Ten, który powstrzymuje. Jakie dwie szczególne cechy charakteryzowały według Pawła ówczesny świat? Jakie przejawy wielkiego boju między dobrem a złem dostrzegasz w podobnych wersetach? 2 do Tesaloniczan 2:6-7. Czy nie wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie? Albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. Łącząc te wersety z poprzednimi, możemy zauważyć, że apostoł wyznacza trzy etapy dziejów od swoich czasów do czasów końca. Ostatni etap zaczyna się powtórnym przyjściem Chrystusa. Przed tym etapami musi nastąpić ujawnienie się człowieka niegodziwości, czyli niegodziwca. A przed ostatnim etapem jest czas tajemnicy i powstrzymywania. Choć bardzo chcielibyśmy w pełni zrozumieć, co Paweł miał na myśli, pisząc te słowa, to jednak napotykamy w nich na liczne niejasności. W oryginale greckim powstrzymująca moc występuje w 2 rozdziale 6 rozdziału i jest rodzaju nijakiego, a więc jest to rzecz lub zjawisko, natomiast 2:7 pojawia się rodzaju męskiego jako osoba. Niegodziwiec w 2:8 jest w rodzaju męskiego, a w 2:7 występuje w rodzaju nijakim, jako tajemna moc nieprawości. Nie jest też jasne, co powstrzymująca moc 2:7 zostanie usunięta z sceny dziejów świata, czy też sama się usunie. Kim lub czym jest ten, który powstrzymuje, czy też owa powstrzymująca moc? Jest obecna w czasach Pawła, stoi na straży prawa, jako że powstrzymuje moc nieprawości. Pełni misję wyznaczoną przez Boga i jest dość potężna, by ograniczać działanie szatana. Co według Nowego Testamentu powstrzymuje powtórne przyjście Jezusa? Ewangelia Mateusza 24:14. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy przyjdzie koniec. Marka 13:10. Lecz najpierw musi być zwiastowana Ewangelia wszystkim narodom i objawienie. 14 rozdział. Wiersz 6-7. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemieniom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. W Nowym Testamencie wydarzenia prowadzące do powtórnego przyjścia Jezusa rozpoczynają się ostatecznym ogłoszeniem Ewangelii. Tak więc możliwe, że w tym przypadku sam Bóg jest tym, który powstrzymuje ostateczne wydarzenia do czasu, gdy wszyscy otrzymują możliwość usłyszenia Ewangelii. Ile powstrzymującej siły potrzebujesz? Czy jesteś kuszony, jak możesz nauczyć się polegać na mocy Boga, powstrzymującej cię od czynienia tego, co wiesz, że jest złe? Dziękuję.